Maj to czas pierwszej Komunii Świętej, ważny moment dla wielu rodzin, wspólnot i parafii. Mamy w Polsce biało-zielony maj, pisze we wstępniaku do tygodnika katolickiego Niedziela jego redaktor naczelny ksiądz infuat Ireneusz Skubiś, bo mamy też różne spojrzenia na pierwszą Komunię Świętą. Merytorycznie patrzy na nią Kościół, emocjonalnie rodzina, radośnie wspólnota parafialna. W tym wszystkim najważniejsze jest dziecko i wpojony mu sposób przeżywania tych chwil. O tym traktuje kolejny materiał związany z pierwszą Komunią Świętą. Czy dziecko musi zgrzeszyć, czyli o pierwszej w życiu spowiedzi naszych pociech. Watykan wyniósł do chwały ołtarz ekonomistę i społecznika profesora Toniolo, nazywanego świętym ekonomistą. Kim był i czym się zasłużył dla Kościoła, dowiemy się z rozmowy, jaką z biskupem Mario Toso, sekretarzem papieskiej Rady Justitia et Pax, przeprowadził nasz rzymski korespondent Włodzimierz Wędziuch. Czy produkujemy zastępy bezrobotnych? Jak ustawić kierunek kształcenia dzieci, żeby nie miały potem kłopotów ze znalezieniem pracy? Rozmowa z profesorem Łukaszem Turskim, fizykiem, profesorem w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczącym Rady Programowej słynnego Centrum Nauki Kopernik. I rozmowa ta pokazuje, jak nienowocześnie, nielogicznie i po prostu głupio jest układany nasz system kształcenia. I jak szybko powinny nastąpić zmiany, by przerwać ten bezsens. Niebawem młodzi ludzie i ludzie młodzi duchem spotkają się w Lednicy na corocznym spotkaniu organizowanym przez charyzmatycznego zakonnika Ojca Jana Górę. Młodzież, która należy do lednickiej wspólnoty, pisze na naszych łamach o tym, co ciekawego, wartościowego i niebywałego zdarzy się w tym roku na lednickich polanach. Nie wątpił, że Polska będzie wolna. Zdanie to chyba w najściślejszy sposób opisuje profesora Wiesława Chrzanowskiego, powstańca warszawskiego, więźnia politycznego, profesora prawa, senatora, posła, marszałka Sejmu pierwszej kadencji, wreszcie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W najnowszym numerze tygodnika katolickiego Niedziela przypomnijmy niezwykłą sylwetkę profesora, jego trudne i oddane ojczyźnie życie oraz myśli, które pozostawił nam w spadku. Mamy także w tym numerze tak ceniony przez czytelników dodatek dla seniora, a w nim co księża robią na emeryturze, co jeść, żeby mieć sprawne stawy, jak unikać żylaków oraz czy istnieją specjalne modlitwy dla ludzi starszych. Naszą niedzielę możecie także Państwo czytać w internecie. Zajrzyjcie koniecznie pod adres www.niedziela.pl. A w tradycyjnej papierowej wersji niedziela jest do otrzymania w kioskach ruchu na terenie całego kraju i obecna jest w większości kościołów parafialnych w Polsce. Dziękuję serdecznie za uwagę.